Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, kochani, horoskop tygodniowy od 8 do 14 marca dla znaków Ziemi, Byka, Panny, Koziorożca. Zaczynamy od Byczka. Także rozkład z kart Tarota, moi kochani, oraz Lenormand. Ja tutaj sobie popijam co jakiś czas, bo mam bardzo zdarte gardło, kochani moi. Także zaczynamy. Popijam sobie zioła dzisiaj z rana. Miętę kochaną. Tak, moi drodzy, miętę sobie popijam i zaczynamy od byczka. Moje drogie byczki, od 8 do 14. To cóż tutaj będzie się u byka działo? Zaraz zobaczmy. Takie zmienne emocje. Poniedziałek. No oczekiwanie na coś, moi drodzy. Takie braki również, jakieś ograniczenia finansowe mogą być, ale coś tutaj oczekujecie na kogoś, kochani. Tak mi się wydaje, bo we wtorek już jakieś spotkanie w gronie znajomych, rodziny, kogoś, kogo dobrze znacie i świętowanie. Bardzo dobry dzień we wtorek, w środę. Wiele możliwości, dużo różnych spraw do załatwienia w domu i poza domem, ale też, moi drodzy, możecie coś zrobić dla siebie. Obejrzeć sobie film, czy poczytać sobie książkę wieczorem. Także będzie taki dzień, abyście mogli wszystko pozałatwiać. Będzie to wszystko tak naprawdę bardzo dobrze szło w środę. W czwartek już trochę mniej, ponieważ będziecie się buntować, jakieś zniecierpliwienie tutaj, może ból głowy, no nie wiem. Ja za chwilę jeszcze dojdę do zdrowia, ale tu dużo jest emocji u Was również. Emocji z kimś, z rodziny, z bardzo dobrych, bliskich, znajomych i te emocje właśnie będą powodowały ból głowy u Was w czwartek, ale też trochę zniecierpliwienia. W piątek może być jakaś sprzeczka, moi drodzy. Ktoś tutaj toksyczny może być i mieszać, do czegoś Was namawiać. Może tu będzie chciał pieniędzy pożyczyć, może będzie ten ktoś chciał z Wami w jakiś sposób tutaj zawalczyć, tak? Dominować nad Wami w piątek. W sobotę trochę smutny byk będzie, trochę zniecierpliwiony również, żałował będzie czegoś. Także tu uważajcie, jak postępujecie w tym tygodniu, bo możecie żałować i wspominać swoje życie i być troszeczkę niepocieszonym. A w niedzielę już podróż, dobrze wszystko, stresy odejdą, wyruszycie gdzieś i, moi drodzy, będziecie zapominać o całym swoim Bożym świecie, o życiu. Wszystko się ułoży do niedzieli. Moi drodzy, w zdrowiu, bóle głowy, jakieś stany zapalne, jakieś lęki, kochani, trochę właśnie za dużo może emocji, na to zwróćcie uwagę. No drobne zatoki tutaj, problemy z zatokami też mogą być. Około głowy tutaj te bóle. Także, moje drogie byki, wiadomości od mężczyzny w tym tygodniu, który jest z Wami bardzo blisko związany. Może to być list, może to być SMS, mail. Także, kochani, jakaś wiadomość, ale dobra dosyć wiadomość. Tak mi się wydaje, że ta wiadomość będzie od mężczyzny i ona będzie związana tak właśnie uczuciowo, ta wiadomość, z Wami. Także tu jakieś uczucie będzie wchodziło w grę co do tej wiadomości. Nie martwcie się za bardzo, bo wszystko tutaj się zacznie układać, drogie byki. Dziękuję bardzo za wysłuchanie horoskopu. No i zapraszam do kolejnych horoskopów, do kolejnych tygodni. I teraz przechodzimy do Panny. Co u Panny od 8 do 14
marca. Tarot, proszę, daj radę wskazówki. Co dla panny? Dla panny była tutaj pełnia. Ostatnio. No, moi drodzy, suche gardło mam, muszę pić co moment. Napić się czegoś, bo chrypa mnie dopada. Poniedziałek dla panny bardzo zrównoważony, zajmowanie się swoimi sprawami, swoją pracą, ale też hobby. Jest czas na to, jest czas na przyjaźń nową, piękny dzień. Harmonia i taka równowaga życiowa w poniedziałek. We wtorek poczujecie się pięknie, spełnione, drogie panny, zadowolone z życia. Możecie gdzieś się udać do fryzjera czy do kosmetyczki. No nie wiem, coś zrobić, poprawić swoją urodę, coś zrobić ze sobą. Przyniesie Wam to dużo takiego spełnienia. Poczujecie się bardzo komfortowo. W środę również ważna rozmowa z kobietą. Macie wsparcie w środę. Kobieta jest koło Was, która Was kocha i wspiera. Także będzie coś dobrego w tym tygodniu również. W czwartek, ponieważ jest spełnienie, zadowolenie, ale także, moi drodzy, zajmowanie się swoimi sprawami. Jakiś talent może macie w sobie, będziecie go w tym tygodniu rozwijać, bo ja widzę tutaj dwa dni na rozwijanie talentu i ten czwartek będzie bardzo piękny, spełniony. Również możecie sobie coś kupić, bądź też planować jakąś podróż gdzieś nad piękną wodę. W piątek, kochani, szybkość, ale też dużo wiadomości do Was przyjdzie, rozrzutność, możecie planować podróż zagraniczną, ale też, moi drodzy, możecie właśnie wydawać pieniądze. W sobotę koło fortuny, niektórzy będą podróżować, niektórzy mogą mieć szczęście, jeśli grają na jakiejś loterii, albo też, moi drodzy, mogą coś tutaj dostać od losu, miłą niespodziankę. Także raczej tutaj będzie wszystko dobrze w sobotę. Może los się do Was uśmiechnie i przyjdzie do Was z jakąś niespodzianką w postaci jakiegoś prezentu, bonusu, podróży. No i, moi drodzy, w niedzielę jest coś, co robicie dla siebie, także przychodzą do Was dobre wiadomości i, moi drodzy, zaczynacie jakąś nową przygodę życiową, także tutaj może to być krótki wyjazd, również mogą być dobre wiadomości od kogoś z podróży. Fajny weekend, oczywiście tydzień jest super w ogóle, ponieważ jest tych arkan wielkich aż 4, dobrze mówię, i są takie energie spełniające. Także tu jest cudownie. Jest gwiazda, która mówi, gwiazda cesarzowa, jesteście bardzo piękne w tym tygodniu, zadbane, dbacie o siebie, emocjonalnie spełnione. Także cóż chcieć więcej? Oczywiście Lenormand mówi o jakichś plotkach, które przychodzą od Was z domu, może z domu właśnie rodzinnego, ale też, moi drodzy, do Waszego domu jest jakaś umowa, jakieś podpisanie czegoś, jakiegoś dokumentu, papieru tutaj, podpisanie, kochani. W zdrowiu, cóż tutaj mogę powiedzieć, uważajcie na przewód pokarmowy, aby wszystko było dobrze, żeby nie bolało nic, przewód pokarmowy, wątroba, żołądek, trzustka, tak? Jak Wam nawet będzie coś dolegać w tym tygodniu, choć nie sądzę, to wszystko wróci do normy, ale ja tutaj widzę raczej zdrowie dobre, a nawet bardzo dobre, z czego się tylko należy cieszyć. Także dziękuję bardzo serdecznie wszystkim pannom. No i, kochane, macie cudowny horoskop i idziemy teraz do koziorożca. A panny wszystkie pozdrawiam.
No, moi kochani, od 8 do 14 marca. Bardzo piękny tydzień u koziorożca również. Poniedziałek w domu dzień spędzicie bardzo fajnie, bezpiecznie. Moi drodzy, jakieś świętowanie, ale też rozmawianie, kochani, o waszym domu, mieszkaniu, nieruchomości. Może będziecie planować remont, coś tutaj, jakieś rozmowy na temat domu. We wtorek kobieta koło was, bardzo emocjonalna, czuła, która wnosi dużo radości, dużo świeżości, nowości. Jest tutaj konkretna kobieta, która jest bardzo spełniona w życiu, zadowolona z siebie. Także tu jest emocje bardzo, tu są emocje bardzo takie spełnione u koziorożca w tym tygodniu. Ponieważ ta kobieta wniesie tyle radości, już w środę, kochani, coś nowego się zaczyna, wyjaśnia się wiele spraw i koziorożec nabiera po prostu wiatru w żagle i zaczyna nowe życie, nową pracę, nowe początki, wyjaśnia się dużo, także super. W czwartek również dużo spraw, ale kochani, będzie też czas zrobić coś dla siebie. Wielkie możliwości na czwartek, zadowolenie, no i działacie na wszystkich, we wszystkich możliwych kierunkach. W piątek podróż, przygotowania do podróży, jest fajnie, cieszycie się, może gdzieś zrobicie sobie wycieczkę w piątek. W sobotę wiele osób koło was, może gdzieś się znajdziecie w jakimś miejscu ciekawym, może gdzieś wyruszycie do muzeum, gdzieś na jakąś, no nie wiem, wystawę, gdzieś festyn jakiś, gdzieś jest dużo osób. Także to wam da dużo takiego dobrego nastroju w tym tygodniu. No i w niedzielę również gdzieś będziecie pędzić, ale tutaj już jest ktoś bardzo taki chaotyczny koło was. I takie działanie trochę na oślep. Dużo będzie się działo w tym tygodniu, ale nie jest zła niedziela oczywiście też, ale może ktoś nerwowy być koło was. Moi drodzy, cóż tutaj mogę powiedzieć? Idzie do was jakiś list w tym tygodniu, bądź wiadomość od mężczyzny i umowa, jakaś nowa umowa, jakieś porozumienie. Kochani, w zdrowiu może trochę zatoki będą was bolały, głowa od przewiania, także ucho może trochę boleć, ale dolegliwości bardzo drobne. Ogólnie spędzajcie czas na świeżym powietrzu i będzie wszystko dobrze, bo zdrowie macie dobre, a nawet bym powiedziała bardzo dobre. Także dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie horoskopu, moi kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.